Godzina 7 rano w czwartek. Nie ma kici poci. Jak co poranek. Chodzi do swojego amanta. Chyba szuka. Dzisiaj czwartek. Ewa nawołuje cicie kocie, pocie. Jest stopni 11 dzisiaj. Gardło, tak wiecie, średnio najeża. Niedobrze, ale też nieźle. Zaraz idziemy na bicze wodne. Ale najpierw falniemy sobie kawę z rana. Brześko jest, w komineczku rozpalam. Pajączek tutaj się zainstalował. Tam jest ten, nie kefir, tylko nie budyń, tylko kot karmel rudy. I rudy tam przychodzi tutaj na patrole nocne i kicia pocia chodzi do niego chyba, bo stamtąd wraca, z tego domu tam. A tu kaweczka. Wesoło bulgocze. Jest. Coś tam się pojawia. Już wam pokazuję. Koza już grzeje. Ale jeszcze takie ścinki, wiecie. Drewno. Czyste drewno. Deseczki sosnowe. I świerkowe. I żeby nie było, że tam kopci cokolwiek z komina, to kurde, tam nic prawie nie leci. W pierwszym momencie troszkę dymku, później nie ma śladu. Szła w ogóle nie z tego kierunku, tylko z tego. A gdzie ona siedzi? Może pod tarasem, co? Kameczka. Zostaje coś w tych łubach głupich. Myślisz, że zostanie? Myślę, że tak. Nie zostanie, pójdą oglądać TVN. Nie, co ty, no trzeba. TVN i TVP1. Nie no, przecież oni mnie tam zawsze ten, że ja jakieś mądrości albo ich umoralnią, co niektórzy mi piszą. Od tego kawkowania 8 się zrobiła, a ja muszę być między 9 a 10 u klientki. Biczowanie musi być, wiecie, nie? Gardło boli trochę, ale w dupie z gardłem. Tradycyjnie. Codzienne przełamywanie tego komfortu nie jest budujące. Wzmacnia strasznie psychę, powiem wam. Już jest dobrze. O, już coraz zimniej. Ale mega. Będę to robił codziennie. Jak tylko czas pozwoli, aż do zamarznięcia wody, a później nie wiem, w beczkę tu będę właził. Także widzimy się gdzieś dalej. Oczywiście proszę nie zapominać o subskrypcjach i łapkach w górę. Ostatnio subskrypcje zleciały na buźkę, żeby nie powiedzieć ryjek, z powodów znanych stałym widzom, ale mam nadzieję, że przyjdą do mnie nowi widzowie z podobnym vibe'em jak my z Ewą. No dobra, ale dobra, bateryjka. Jak widzieliście, zlecenie zakończone sukcesem. Porozmawiałem z panią starszą jeszcze, bo starsi ludzie lubią sobie rozmawiać. Mają doświadczenie, lubię też czasami posłuchać tak samo historii różnych życiowych. No, to tyle na razie. Z pracy i kicia kocia od razu przychodzi tutaj w odwiedziny. Jeszcze nie wysiądę z samochodu.
oczywiście. Dzień dobry już z domku. Na trudne czasy. Trudne czasy idą wielkimi krokami. Już są trudne, ale będą jeszcze trudniejsze dla was. Pokażę wam, co tu się stało w naszym lesie. Szczegóły będą u Ewy na kanale. Wszystko jest stanem umysłu na tej innej platformie, wiecie. Także wpadajcie na te TikToki. To Ewa dzisiaj rano odkryła. Co tu się dzieje? Takie grzyby piękne. Widzicie, jakie mamy tutaj dobrodziejstwo? Ile od domu? No nie wiem, 4 metry. Tu zobaczcie, jakie ogromne. Te grzybole. Koźlaki to Ewa mówi, czy jakoś tam na to. Proszę. I proszę. Gdzie jeszcze jest? Jakie tu wielkie, zobaczcie. Tu i tu. I tu jaki ładny. I tu jaki ładny. Widzicie, popadało, ciepło było. Gdzie jeszcze w tym naszym lesie grzyby? O, tutaj to już pokazywałem. O kurde, tu już ślimory zżarły. Ja tam nie grzybowy jestem. Gdzie one jeszcze są? Czy gdzieś tu dalej? W zakątku? No nie, tam jest grzybnia chyba, co? Tutaj tak nie widzę. A tu jest jakiś maślaczek, ej. Jest może jeszcze... O, tu jaki ładny. Normalnie, kurde, grzyby. To pomyślcie sobie, że jak byśmy nie wycięli tutaj, w sensie koparką nie zrównali terenu, to tutaj grzybów by było pełno. Nasze świerczki ładnie rosną. O, idę w tamten rejon jeszcze. To jest kraj działeczki. Jak tu sytuacja? O, są oczywiście. Widzicie? Tu. No to dużo tych grzybów chyba zbierze dzisiaj. I tam. Wielki taki. To widzicie? I tu. I tam. Beka normalnie. Dobra, idę biegać już tak a propos. No pięknie, zobaczcie. No dobra, tu już chyba nie ma. W sosenkach. Samych. Tu coś jest, tu widzę jakieś fajne grzybiochy. No widzicie, także nie trzeba daleko, żeby mieć grzyby. No bo mamy swój las prywatny, zostawiliśmy go specjalnie. Nie karczowaliśmy całej działki. No i o to chodzi, panie Jezus, no tutaj to wysypało. Zobaczcie. No, jak widzieliście, praca wykonana, picze wodne rano też, godzina jest południe, po 12, wróciłem do domu, grzyby widzieliście, bo to Ewa zauważyła, jak ja już wyjechałem, wcześniej rano, i co? No i jest na tyle ciepło, że jeszcze na krótkie spodnie można zasuwać, jeżeli nie, 16 stopni chyba. Padał deszcz, ale teraz nie pada. Dziękuję, że oglądacie ten ostatni film, bo bardzo dobrze się ogląda. Ten ostatni o tytule. Nie pamiętam, jaki tytuł. Nawet wymyślam te tytuły, wiecie. Tak z bomby, nie? Gardełko tak jakby przestaje albo bardzo słabo boli, nie? Więc nie wiem. Dzisiaj dzień drugi. Infekcji. Jeszcze się nie zapisałem na przyjęcie preparatu dobrowolnie. Wiecie, że żartuję sobie. Jeszcze dzisiaj usłyszałem fajnego, bo słuchałem sobie pewną osobę. Mówcę, który powiedział fajne takie zdanie, że jak czujesz się bezpieczny, to znaczy, że jesteś w niebezpieczeństwie.
Świetne to jest zdanie, też tak uważam. Dlatego, dlaczego to wyciągnijcie sami wnioski. O, słoneczko świeci. Dobrze, że jedno, bo co zapowiadałem, że będą dwa księżyce. No cóż, przyjechali nasi hodowcy na orbitę sprawdzić, co się dzieje na tej hodowli tutaj. Myślę, że hodowla do poprawki zdecydowanie. Trzeba by było troszeczkę skorygować tutaj liczby pewne. Oprócz tego, zobaczcie, nie pada deszcz. Gdybym słuchał się prognozy pogody, to bym nie wyszedł, bo by lało. I tak w życiu, gdybym słuchał się ludzi, którzy tylko mówią, nie rób tego, nie rób tamtego, to bym w życiu nic nie zrobił. I nie miałbym wspomnień. Tak to po bandzie, całe życie po bandzie. I jest wspomnień w główce tyle, że nieskromnie oczywiście, jak to ja, mógłbym obdzielić trzech kowalskich przeciętnych zjadaczy bułek z Lidla na przykład, nie? Bo z Biedronki już było. Więc warto stawiać zawsze, warto ryzykować. Warto ryzykować, bo wiadomo, że wspomnień nikt nam nie zabierze. To jest zapisane tutaj na twardym dysku. Nikt nam nie zabierze tego. No, już za chwilę końcówka. I marszobieg zaliczony, bardziej marsz dzisiaj. Nie no, mega.